Na Dolnym Śląsku plebiscyt wzorowej gminy zorganizowano po raz pierwszy. Statuetki przyznano w 12 kategoriach, takich jak na przykład bezpieczeństwo, ekologia, gospodarka, służba zdrowia i opieka społeczna czy sport. Ta w kategorii edukacja trafiła do Jerzmanowej. Nie spoczywamy na laurach. To znaczy przed nami kolejne wyzwania i widzimy potrzeby rozwijającej się naszej gminy i potrzeby naszych mieszkańców, bo to dla nich tak naprawdę podejmowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia, ale przede wszystkim te zadania inwestycyjne, które mają podnosić poziom życia naszych mieszkańców. Dla gminy edukacja dzieci jest priorytetem. W szkołach realizowany jest szereg zajęć pozalekcyjnych. Dzięki współpracy szkół z uczelniami wyższymi dzieci często uczestniczą w warsztatach naukowych prowadzonych przez uczelnianych wykładowców. Oprócz tego władze dbają o sprawność fizyczną dzieci i młodzieży, organizując liczne zajęcia sportowe. Samorząd stara się dostosować nauczanie do potrzeb współczesnych wychowanków. Zrealizowaliśmy szereg bardzo poważnych inwestycji oświatowych. Wspomnę chociażby o rozbudowie szkoły podstawowej w Jaczowie, gdzie została również wybudowana nowa sala gimnastyczna w ramach tego zadania inwestycyjnego. Rozbudowa szkoły podstawowej w Jerzmanowej, gdzie szkoła wzbogaciła się o 5 nowoczesnych, wyposażonych komfortowo sal dydaktycznych. Jesteśmy bardzo mocno związani tutaj ze środowiskiem, włączamy się we wiele inicjatyw lokalnych z dużym powodzeniem. No i myślę, że jesteśmy szkołą, do której chętnie dzieci przychodzą, rodzice są spokojni, klasy mamy do 20 osób, a więc to są naprawdę świetne warunki do tego, żeby prowadzić ten proces dydaktyczny na wysokim poziomie. Ponadto gmina dba również o bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających do szkoły. W ostatnich latach wybudowaliśmy zatoki autobusowe przy naszych szkołach, zarówno w Jerzmanowej, jak i w Jaczowie. Po co? No właśnie po to, żeby te dzieci docierały do szkół bezpiecznie. Dowozy są w formie dowozów zamkniętych. Przewoźnik wyłaniany w procedurze przetargowej bezpiecznie dowozi nam autobusami dzieci z całej gminy do szkół i do przedszkola. W szkołach realizowane są również autorskie programy opracowane przez grono pedagogiczne. Program ma na celu przede wszystkim motywację poprzez pochwałę, więc uważamy, że to jest jeden z naszych takich większych sukcesów. O przyznaniu nagrody decydował wojewoda dolnośląski Paweł Chreniak oraz marszałek województwa Cezary Przybylski. Nagrodę odebrano podczas uroczystej gali finałowej.